11. część serii 40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem, nie jestem charyzmatykiem. I dzisiaj chciałbym zająć się dokładniej moimi powodami, dla których nie mogę być zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem, związanymi z faktem zstąpienia Ducha Świętego na ziemię. Jest to 11. część serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. I wiemy ze Słowa Bożego, że wierzący Starego Testamentu odczuwali błogosławieństwo prawdy, że Bóg jest z nimi i przy nich. Zbawieni czasów Nowego Testamentu mogą powiedzieć: Bóg jest w nas. Ten fascynujący fakt, że Bóg w osobie Ducha Świętego zstąpił na ziemię, aby zamieszkać w ludziach, został przedstawiony w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Znajdujemy tam natchnioną przez Boga relację o zaistnieniu chrześcijańskiego świadectwa na ziemi, a tym samym o początkach historii Kościoła Bożego. Ten szczególny okres w historii dróg Bożych z ludźmi wyróżnia się za sprawą niezwykle ważnych faktów. Wymienię tutaj tylko dwa. Po dokonanym na krzyżu dziele Pan Jezus został wzięty do nieba, gdzie przebywa jako pierwszy uwielbiony człowiek w niebie. Po drugie, Bóg, Duch Święty, mieszka na ziemi i to zarówno w Kościele, jak i w każdym wierzącym. Obecność Ducha Świętego na ziemi odróżnia epokę chrześcijańską od wszelkich pozostałych i nadaje jej szczególny charakter. Punktem wyjściowym jest wstąpienie Ducha Świętego na ziemię, opisane w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. To, jak wiemy, było wydarzenie zapowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa. Wydarzenie, jakie miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt albo Pięćdziesiątnicy, nie było czymś zupełnie zaskakującym i nieprzewidywalnym. Pan Jezus był pierwszym człowiekiem, na którego Duch Święty stąpił na stałe. Później Pan Jezus Chrystus zapowiedział swoim uczniom, że oni również otrzymają Ducha Świętego. Pierwszą wyraźną zapowiedź tego rewolucyjnego wydarzenia znajdujemy w Ewangelii według świętego Jana, 7 rozdział, 39 werset, gdzie możemy przeczytać: a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Później Pan Jezus wielokrotnie wspominał o przyjściu Ducha Świętego w swoich mowach pożegnalnych skierowanych do uczniów. I w rozdziałach od 13 do 16 Ewangelii według świętego Jana, o czym możemy zauważyć zwłaszcza w takich fragmentach jak 14 rozdział 16 werset ciągnący się wypowiedź aż do 17 rozdziału 26 wersetu oraz 15 rozdział 26 werset oraz 16 rozdział 7, 13 do 15 wersetu, to wyraźnie widać, jest to podkreślone z całą mocą. I nie mam zamiaru zajmować się tu szczegółowo tymi fragmentami. Zachęcam do tego, żebyś sam je sobie przeczytał. I chciałbym zauważyć, że w przywołanych wersetach Pan Jezus Chrystus przedstawia kilka zasadniczych prawd o osobie i misji Ducha Świętego. Po pierwsze, warunkiem umożliwiającym wstąpienie Ducha Bożego na ziemię jest dzieło dokonane na krzyżu i uwielbienie Pana w niebie. To czytamy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 39 werset oraz 16 rozdział, 7 werset. Także wiemy, że Duch Święty, dar Ducha Świętego, pochodzi bezpośrednio od Ojca. Został dany w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jednocześnie sam Pan, Bóg Syn, jest tym, który daje Ducha Świętego. Wiemy o tym doskonale z takich miejsc jak Ewangelia Jana 14, rozdział 16, werset,
26 werset i 15 rozdział, 26 werset. Świat nie może otrzymać Ducha Świętego. Ów dar jest przeznaczony wyłącznie dla wierzących. Czytamy o tym w 7 rozdziale, 39 wersecie i 14 rozdziale, 17 wersecie. Dar Ducha nie jest czymś przejściowym. Tak jak Chrystus jako człowiek posiada Ducha na zawsze, na wieki, tak też Duch Święty pozostanie przy wierzącym na zawsze, o czym mówi nam 14 rozdział, werset 16. Także wiemy, że Duch Święty jest Bożym nauczycielem, którego służba we wszystkim ukierunkowana jest na świadczenie o Synu i uwielbianie Syna. O tym mówi nam na przykład 14 rozdział, 26 werset Ewangelii Jana. Także Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 26 werset. A także Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do swojej Biblii i sprawdzić sobie. Oprócz tych istotnych wskazówek z Ewangelii Jana o przyjściu Ducha Świętego, Pan wspomina także w Ewangelii według Łukasza, 11 rozdział, werset 13, gdzie dar Ducha przypisany zostaje Ojcu. Już wcześniej Jan Chrzciciel świadczył, że Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym i to widzimy w Mateusza 3 rozdział, 11 werset, Marka 1 rozdział, 8 werset, Łukasza 3 rozdział, werset 16 i Ewangelia Jana 1 rozdział, 33 werset. Porównaj te miejsca ze Słowa Bożego. Gdy porównasz te miejsca z Dziejami Apostolskimi, 1 rozdział, 5 werset i 1 listem do Koryntian, 12 rozdziałem, 13 wersetem, zrozumiesz, że proroctwa wypełniły się w Dzień Zielonych Świąt. I tutaj widać od razu, każdy, kto to czyta, sprawdzi w Słowie Bożym, zauważy, że Ewangelie mówią o przyjściu Ducha Świętego jako o wydarzeniu, które ma nastąpić dopiero w przyszłości w stosunku do tych wypowiedzi. Czyli podobnie jest w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, czyli na krótko przed wylaniem Ducha Świętego. Tak było. Pan Jezus Chrystus zapowiedział uczniom dwukrotnie, że otrzymają Ducha Świętego i to po niewielu dniach od momentu tej wypowiedzi. Niewiele dni. To widzimy rozdział 1 Dziejów Apostolskich, werset 5 i werset 8. Wypełnienie tych słów miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu Zielonych Świąt, opisanym w drugim rozdziale Dziejów. I to jest kluczowa kwestia, żeby rozumieć Dzień Zielonych Świąt. Dzień Zielonych Świąt jest opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich rozpoczyna się znaczącymi słowami: a gdy nadszedł, albo można też przełożyć to, a gdy wypełnił się Dzień Zielonych Świąt, i to też już wspomniałem, Zielonych Świąt albo Pięćdziesiątnicy, nawet jeżeli uczniowie nie znali dokładnie dnia, w którym miał zstąpić Duch Święty, to dzień ten wybrany był od dawna, już w Starym Testamencie. Bóg zapowiedział to wydarzenie w różnych obrazach i określił czas, jaki będzie musiał minąć od dnia zmartwychwstania Pana Jezusa do zstąpienia Ducha Świętego, mianowicie 50 dni. Dzień Zielonych Świąt nawiązuje do święta tygodni opisanego w Starym Testamencie. Do święta tygodni, o którym czytamy m.in. w 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. To święto w Starym Testamencie nazywane także świętem żniw i świętem pierwocin było również później określane przez posługujących się Greką Żydów jako pięćdziesiątnica, Pentekoste 50. O tych 50 dniach czytamy już w drugiej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, 16 wersecie, odwołując się do tych fragmentów Starego Testamentu,
warto spróbować określić sobie kolejność czasową tych wydarzeń, chronologię wydarzeń. 14 dnia pierwszego miesiąca obchodzono Paschę. To więcej o tym mówię na przykład w serii dotyczącej, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany. I tam mamy wyraźnie odniesienie do tego punktu czasowego, z czego widzimy, że wielkie proroctwo z 9 rozdziału Daniela jest potwierdzone w Ewangeliach i potwierdzone w wydarzeniach opisywanych przez Ewangelię. Zatem 14 dnia pierwszego miesiąca obchodzono Paschę. Potem wiemy, że w pierwszym dniu po należącym do tygodnia paschalnego sabacie, czyli odpowiadające to w naszą niedzielę, bo pierwszy dzień tygodnia to jest nasza niedziela, składano snop pierwocin. 50 dni później odbywało się święto tygodni, podczas którego przynoszono nową ofiarę z pokarmów. Ofiara ta składała się z dwóch chlebów z przedniej mąki upieczonych na zakwasie. W przypadku ofiar to znaczący wyjątek, bo zazwyczaj ofiary z pokarmów właśnie kwasu mieć nie mogły. Tutaj wręcz ten zakwas jest wymieniony i jest ważny. Wszystkie te szczegóły niosą wiele pouczeń. Pascha zapowiada śmierć krzyżową naszego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak czytamy m.in. w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. Snop pierwocin jest z całą pewnością sugestią zmartwychwstania zwycięzcy z Golgoty pierwszego dnia tygodnia. Tak możemy to odbierać. I tutaj też warto wziąć pod uwagę zapis z 1 Koryntian, 15 rozdziału, 20 wersetu, gdzie Chrystus jest nazwany pierwiastkiem, dosłownie pierwocinami. I to ma nawiązanie do tego właśnie naszego punktu. Gdybyśmy od zmartwychwstania Pana Jezusa odliczyli kolejnych 50 dni, otrzymalibyśmy Dzień Zielonych Świąt, będący wypełnieniem święta tygodni. Tego dnia Duch Święty zstąpił na ziemię. I tutaj ten punkt sporu jest oparty o to, że dwie strony mamy zstąpienia Ducha Świętego. Uważny czytelnik Słowa Bożego z pewnością zauważy, że przyjście Ducha Świętego opisane w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział od 1 do 4, przedstawione jest tak jakby w dwóch aspektach. Z jednej strony duch w obrazie wiatru wypełnił cały dom, w którym znajdowali się uczniowie, z drugiej zaś ten sam duch przedstawiony w formie języków, podobnych jakby były z ognia, ogarnął każdego z nich. Te dwa różne obrazy ukazał Pan Jezus już w pierwszym rozdziale Dziejów. Najpierw zapewnił uczniów, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym, po czym powiedział, że Duch zstąpi na nich, to znaczy na każdego osobiście. To jest kluczowe rozróżnienie. Pierwsza strona przedstawia nam kolektywny aspekt zstąpienia Ducha Świętego, druga zaś osobisty. W późniejszych listach apostolskich wielokrotnie znajdujemy obydwa te aspekty. Kolektywny dotyczy Kościoła Bożego na ziemi, natomiast aspekt osobisty to fakt zamieszkania Ducha Świętego oddzielnie w każdym pojedynczym wierzącym. I chciałbym tutaj położyć na chwilę akcent na aspekt zbiorowy, aspekt kolektywny. Dzień Zielonych Świąt słusznie nazywany jest Dniem Narodzin Kościoła Bożego. Nawet jeśli w tamtym czasie nie była jeszcze dostępna nauka dotycząca Kościoła, za wyjątkiem jego zapowiedzi przez samego Pana w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział 18 werset i 18 rozdział 20 werset, to bez wątpienia ów dzień wyznacza początek jego egzystencji. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich miał miejsce chrzest w Duchu Świętym, który Paweł w
pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, komentuje słowami, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy. Werset ten tłumaczy jednocześnie symboliczne znaczenie dwóch chlebów, z których składała się ofiara z pokarmów złożona w czasie święta tygodni. To mamy wyraźnie pokazane w 3 Mojżeszowej, 23 rozdział. Podczas gdy działanie Boga w Starym Testamencie było z zasady ograniczone do jednego ludu, mianowicie Izraela, dzisiaj łaska zwraca się także do pogan. W Kościele Bożym nie ma różnicy między Żydami a poganami. Od momentu zstąpienia Ducha Świętego istnieje cudowna jedność, której nie można zniszczyć. Wierzący, wywodzący się zarówno z Żydów, jak i z pogan, tworzą przy tym wszystkim jedno ciało. Tak, to jest fakt, że wierzący pochodzący z Żydów tworzą przez mieszkającego w nich Ducha Świętego jedno ciało, jak i wierzący wywodzący się z pogan tworzą przez mieszkającego w nich Bożego Ducha Świętego jedno ciało. A więc wierzący wywodzący się zarówno z Żydów, jak i z pogan tworzą przez mieszkającego w nich Ducha jedno ciało. Podobną myśl znajdujemy w 2 rozdziale listu do Efezjan. Paweł apostoł tłumaczy tu, że wszystko, co niegdyś dzieliło Żydów od pogan, zostało usunięte za sprawą dzieła Pana Jezusa. Chrystus, Jezus, nasz Pan, dokonał pojednania tak, że wcześniejsze różnice zostały zniesione. Droga do Boga otwarta jest dla każdego, kto wierzy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Mówi nam o tym list do Efezjan, 2 rozdział, 18 werset. Początek rozdziału tegoż listu do Efezjan, 2 rozdziału, ujawnia, skąd pochodzą ci, którzy dzisiaj przez Ducha Świętego Bożego mają dostęp do Boga Ojca i stanowią mieszkanie Boże w duchu. Niegdyś byli martwi, w grzechach i upadkach. O tym przypomina nam kwas zawarty w obu chlebach. Wspominałem ten kwas. Będą one upieczone na kwasie. 3 Mojżeszowa 23:17. Nigdy nie powinniśmy zapominać, od czego uwolnił nas Bóg. Zatem, jak już powiedzieliśmy, wraz z chwilą zstąpienia Ducha Świętego na ziemię, Kościół Boży został powołany do istnienia, do bytu. Duch Boży jest swoistym spoiwem w ciele Chrystusowym. Kościół, zgromadzenie, zbór jest również miejscem, w którym Bóg mieszka poprzez Ducha. To dlatego apostoł Paweł napisał do Koryntian. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Widzimy zatem Ducha Bożego w powiązaniu z Kościołem, zarówno w obrazie ciała, jak i domu Bożego. Ten aspekt osobisty nie jest akurat przez zielonoświątkowców podważany tak mocno, ale też o nim wspomnę dla porządku, gdyż niektórzy charyzmatycy o nim zapominają. Aspekt osobisty, zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami samego Pana, w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty miał zamieszkać również w każdym wierzącym z osobna. Na to wskazuje relacja o rozdwojonych, rozdzielonych językach, które usiadły na każdym z nich. Ta wzniosła prawda o osobistym zamieszkaniu Ducha Świętego w każdym wierzącym została wielokrotnie potwierdzona w listach Nowego Testamentu. I tutaj przytoczę dwa cytaty. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała
przez ducha swego, który mieszka w was. Tu warto przeczytać Rzymian, 8 rozdział, 9 do 11 wersetu. 8 rozdział, 9-11. A także pierwszy list do Koryntian, 6-19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Nie ulega wątpliwości, iż fakt, że Duch Święty mieszka w człowieku, musi mieć dalekosiężne konsekwencje. Z jednej strony posiadamy przez to nieopisane błogosławieństwa, z drugiej zaś poważną odpowiedzialność. Tym chciałbym się zająć w kolejnych odcinkach, na przykład 12 lub 13, ale tutaj widzimy, że relacja z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich przedstawia nam, w jakim charakterze Duch Święty stąpił na pojedynczych wierzących. I chciałbym tu wskazać kilka spraw. Trzy z nich są najważniejsze. Były to rozdwojone płomienie lub języki lub tasiemki. To kolejne przypomnienie, że dar Ducha Świętego nie ograniczał się do wierzących wywodzących się z narodu żydowskiego. Zwiastowanie poselstwa Ewangelii miało dotrzeć również do pogan. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi, mówią Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset. Były to języki jakby z ognia. Płomienie takie długie, takie coś. W Piśmie Świętym ogień jest często symbolem Bożej sprawiedliwości, która przejawia się w sądzie. To przypomina, że łaska panuje przez sprawiedliwość. O tym mówi nam list do Rzymian, 5 rozdział, 21 werset. Oznacza to, że łaska Boża opiera się na Bożej sprawiedliwości, która dotknęła naszego Pana Jezusa Chrystusa w sądzie w czasie ukrzyżowania. Tylko na podstawie sądu Bóg może dać ludziom swojego ducha. Z drugiej strony wzmianka o ogniu pokazuje, sugeruje, wskazuje, że w każdym wierzącym wciąż jeszcze jest coś, co Duch Święty, Boży Duch Święty musi osądzać. Mianowicie ciało, stara grzeszna natura wierzącego. Ciało i duch są zawsze sobie przeciwstawne, bo tak przecież świadczy nam Galacjan, 5 rozdział, 16 do 17 wersetu. Mówię więc: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I trzecia sprawa. Języki ogarnęły każdego z osobna. To pokazuje nam, że Bóg udziela ducha bez miary, jak mówi nam Ewangelia Jana, 3 rozdział, 34 werset. Każdy wierzący otrzymuje Ducha Świętego w takiej samej postaci, w jakiej po prostu Bóg przewidział dla niego, w takiej samej mierze. Bóg nie czyni w tej kwestii żadnej różnicy między wierzącymi. Miara tego daru nie jest zależna od nas, lecz opiera się wyłącznie na krwi przelanej przez Pana Jezusa Chrystusa. Na tej podstawie Bóg udziela ducha i czyni to bez różnicy. Najmłodszy wierzący tak samo obdarzony jest duchem, jak Ojciec w Chrystusie. Rzeczywiście istnieją różnice dotyczące tego, w jakiej mierze pozwolimy duchowi, aby działał w naszym życiu, ale to jest inna sprawa. Podsumowując tą 11 przyczynę, dla których nie mogę być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem, mogę stwierdzić, że wypełnieniem zielonych świąt lub pięćdziesiątnicy było stąpienie Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego na ziemię. Od tego dnia datuje się istnienie Kościoła Bożego. Został utworzony przez Ducha Świętego, który zjednoczył dzieci Boże. Duch do dzisiaj mieszka w Kościele i w każdym człowieku, który przyjął z wiarą Ewangelię zbawienia, bo mówi nam to Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Jeśli zatem chcesz być zbawiony, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli chcesz mieć Ducha Świętego, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa,
a będziesz zbawiony, a zbawionemu każdemu Duch Święty jest dany przez Pana Jezusa Chrystusa, jest udostępniony, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Kolejna, 12. część serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, to będzie część, jeśli Bóg pozwoli, 12. I tam będę taką oś sporu omawiał, która całkowicie dewastuje każdego, kto przystąpi do charyzmatyków lub do zielonoświątkowców, gdyż dotyczy to kwestii zamieszkania Ducha Świętego w pojedynczym człowieku. Jest to całkowicie wywrócone w tej charyzmatycznej i zielonoświątkowej nauce, dlatego jest ona tak wyjątkowo niebezpieczna i groźna i należy się trzymać od niej z dala. Dziękuję za uwagę. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, a wtedy będziesz również miał Ducha Świętego mieszkającego w Tobie. Niech Bóg Ci błogosławi.